Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka, moi drodzy, z naszego challenge'u 3 Million% i moi drodzy, dzisiaj weźmiemy się za kolejny challenge, Computer Savvy się nazywa ten challenge. Pogłośnimy sobie troszeczkę jajzaczka, bo jest chyba za cicho, tak, zdecydowanie. I jeszcze na samym początku chciałbym was poprosić o zostawienie taktycznej łapy w góry pod całym challenge'em. I jeśli ktoś z was jest zainteresowany Dead by Daylight, to moi drodzy, wyszły nowe koszuleczki z zajebistym wzorem. Naprawdę jestem z niego bardzo, bardzo dumny na temat Memento Mori, więc zapraszam do zajrzenia do sklepu. Link oczywiście w opisie. A my wchodzimy na Computer Savvy, czyli jeden raczej z prostszych challenge'y. W Isaacu. Dlaczego jest prosty? No sami widzicie, mamy Spoon Bendera i dwa razy Technology, co nie jest za trudnym kombem, powiedzmy sobie szczerze. Tak naprawdę będziemy celować sobie we wszystko, wszędzie, gdzie się da. Jest crazy shit. Ostatnio sobie właśnie tak dla jajec, jak ostatnio skończyłem nagrywać odcinek, jak jeden się wrzucał, to mówię, a włączę sobie tak dla beki Computer Savvy, zobaczymy ile uda mi się go zrobić. I udało mi się go zrobić, takie itemy podeszły, że udało mi się go zrobić, słuchajcie, praktycznie 6 minut, ale pod samą mamą stwierdziłem, że wyłączę. No bo jednak mieliśmy nagrywać cały challenge, cały progres. Więc wyłączyłem najzwyczajniej w świecie. Dobra, boss, tu raczej nie mamy się za bardzo z czym pieścić. Nie mamy, słuchajcie, tych bomberek, więc raczej nic tam nie wykombinujemy tak naprawdę. Przyznaję szczerze, że liczę na power pill. O, cholera. Liczę na damage tylko i wyłącznie tak naprawdę. Bo to jest jedyne, co jest nam do szczęścia tutaj potrzeba i to combo będzie OP as fuck. Taka jest prawda. Boss na szybciutko zrobiony, minutka poszła. HP up, no dobra, nie najlepiej. To nie jest rzeczywiście jakiś damage up. Możemy pozwiedzać rzeczywiście, żeby się zabezpieczyć. Możemy zajrzeć tam na dół, bo raczej te zwykłe roomy teraz to w ogóle challenge'em dla nas nie będą, bo zwykłe moby to będą padać jak śmieci. Patrzcie na to, nawet ja za bardzo nie muszę celować. Po prostu w danym kierunku, gdzie jest mobek. I pięknie, mamy bomby. O to chodzi, bo tam mieliśmy kamień z X-em, Tinted Rocka. A Tinted Rocki chcemy rozwalać, bo jak rozwalimy 100 Tinted Rocków, to nam się odblokuje z Small Rock, który jest zajebisty, dobrze o tym wiecie. A Small Rock się przyda jak najbardziej, więc sobie pójdziemy teraz na górę, rozwalimy tego Tinteda. I lecimy dalej. Okejka, dobra, prawo. Tutaj. I pięknie, dwa Soul Hearty, mamy zabezpieczenie. Mamy Walnuta, that's hard not to crack. Boże, Walnut, nie pamiętam co robi. Ostatnio sprawdzaliśmy co robi Walnut i jak zwykle nic nie pamiętam, ale na szczęście istnieje coś takiego jak Platinum Guard i możemy w sekundę sobie to sprawdzić. The Walnut has a chance to break when taking damage from the explosion. If it does, it will drop a random trinket, coin, heart and key. Okej, dobra, czyli jak zostajemy w pysk, to on ma szansę pęknąć i gdy pęknie, to nam wyrzuca randomowy trinket, serducho i klucz. Niech se będzie, niech se będzie. Możemy sobie trzymać. Czemu by nie? Wydaje mi się, że to będzie ogólnie najszybszy odcinek z Isaaca, słuchajcie, na tym kanale. Tak mi się wydaje, bo naprawdę no challenge'a zbytnio tego nie możemy nazwać. No bądźmy szczerzy, nie możemy. Ja postaram się go troszeczkę tutaj jeszcze podrasować właśnie jakimiś itemami z shopu czy coś takiego, ale raczej bez większego problemu. What the fuck? Ziomek, weź się zdecyduj, w co ty bijesz, bo tak to za bardzo nie pobijemy. Dobra, spoko. Musiałem dostać w pyska, żebyś, kurde, zaczął trafiać. Dosyć niefortunny pokój, jak na naszego builda. Jeden leży. Drugi leży. Come on. Trzeci leży. Esa. Dziękuję bardzo. Muchy to w ogóle jeszcze. Sekunda, patrzcie. Jak macie tak z 5 damage'u, to jest mielarka do kurde wszystkiego tak naprawdę. Jest crazy shit. Jak masz trochę większy damage. Fajnie by było wejść do Devil Deal'a, super. Zwróciło się zajebiście, that's what I like. Pięknie mamy tutaj Tinted Rocka, to hit, ziomek. Pięknie, udało się cię zabić nawet na ten. I o to mi chodziło. Uwaga, uwaga, uwaga. Goldzik dodatkowy. Tu mamy sklep 6. Kluczy jak najbardziej wejdziemy. Wysadzimy sobie tą bomberką, zobaczymy co ty mi dasz. Mapa, blue map, whatever, nie mam hajsu nawet jeśli. Okej, okay, dobra, idziemy na poli, fuck. Na bossa. Larry, oj. Unlucky. Najlepszy kombo chyba na tego bossa, bez kapi. Super, znowu HP up i mamy Devil Rooma odblokowanego.
I tutaj mamy, słuchajcie, no takie rzeczy, że chyba nie muszę mówić, że bierzemy obydwa. Możemy sobie zgasić jeszcze na wszelki wypadek. Chociaż to raczej easy as fuck będzie. Tak naprawdę tylko Lil Brimstone. Ostatnio mam wielkie szczęście do Lil Brimstone'a i nie wiem, o co się rozchodzi w ogóle z tym Lil Brimstone'em. Cały czas nam to daje. Szkoda, że na Lil Brimstone'a nie będzie działał efekt ze spuna, bo jakby działał, to by było, o Boże, trochę przesadzone w sumie fakt. To by było tak OP, że ja pierdzielę. No ale mamy Dark Bama, który będzie też nam spawnił, słuchajcie, żyćko. Żyćko jest spoko, każdy lubi żyćko. Challenge Rooma możemy odwiedzić, bo czemu nie? Proszę bardzo. Ło, i hyc, i pięknie, devstatch, czyli to, co chcieliśmy ostatnio dorwać. Zaczynamy, słuchajcie, sobie od wzięcia Ceremonial Robes i bierzemy devstatcha. I damage nam rośnie jak dziki. 4,55 damage'u. Zajebiście, zajebiście. 4,55 damage'u i AEC elegancko akurat ominęliśmy też całego tak naprawdę tego challenge rooma. Zajebiście, holy shit, pięknie, ledwo odblokowany devstatch już się trafił, będzie się teraz dosyć często trafił tak samo, o kurwa. Sytuacja będzie podobna jak do tego pierwszego rana z Brimstone'em, ponieważ nie mamy zbyt dużo itemów, to te lepsze itemy będą się trafiać dosyć często. Trzeba też pamiętać, że devstatch może ci się pokazać w zwykłym roomie i to jest takie przezajebiście fajne. Fajne jest też to, że w te czachy możemy sobie celować, nieważne czy one są otwarte czy nie. Bo technology ma na to wyjebane najzwyczajniej w świecie. Do widzenia. Więc no teraz troszeczkę dłużej mi to zajmie. Chociaż z tą piątką damage'u jest całkiem konkretnie. Nie mogę mówić, że nie. Wydaje mi się, że sobie teraz przyspieszymy i po prostu zrobimy pierwszy raz w życiu szybki odcinek. Nie ma co tu się zastanawiać nawet. Patrzcie, jak schodzi. To jest coś pięknego. To sobie można na boki czasami ruszyć, żeby nie dostać pysk. No ale to jest coś pięknego po prostu, nie? I leży, dziękuję bardzo. Dog food i spoko. Znaczy desert, nie dog food, co ja gadam. A tamte serduszka zbierał. No mogę mu dać, ale whatever. Masz coś dla mnie w ogóle? Chyba powinieneś coś wyrzucić. Pająka, zajebiście, jesteś super przydatny, ziomek. Może jakiś tirzapik jeszcze wleci? Infested, okej. Okay. Pięknie, to jest cudowne po prostu. Spoonbender z jakimkolwiek laserem to jest taki rozpierdziel. Po prostu coś pięknego, dawaj. Super, Soulheart. Let's go. Zajrzyjmy, mamy 7 kluczy, to możemy sobie zajrzeć. Co to będzie ciekawego? Dużo saków. Okejka, niech będzie. Saki jak zwykle na propsie. To idziemy na górę. Moberka. I kluczyk. Let's go. Dawaj mnie bossa, od razu lecimy na bossa. Zrobimy sobie coś w ala speedrun. Jak będziemy widzieć bossa, to po prostu wchodzimy i się raczej nie zastanawiamy. Chyba, że będziemy widzieć jakiś sklepik, coś takiego. Naprawdę, Blue Map drugi raz pod rząd? What the fuck? No, a weźmy sobie, przerolujmy. Może coś rzeczywiście fajnego nam się trafi. Na przykład nic. Okej, okay, wezmę, za siódemkę to wezmę, czemu nie? 48 hour energy, infested, explosive dia, fuck my life. I lockdown, no tak trochę unlucky. Whatever, funny pack, niech sobie będzie. To nam pozwala, z tego co pamiętam, trzymać dodatkowego trinketa, czy coś takiego. Czy coś takiego. Boss będzie w prawo, jasne, że tak. Dziękuję bardzo, next bossik. Znowu unlucky się trafiło, jesteśmy na niego zajebiści, bo jest złożony z segmentów. Wszystkie moby złożone z segmentów mają z nami przerąbane w tym momencie. Dałem się walnąć, bo mi się zamknął. Rączka mi się zamknęła. Tirzap, jeszcze lepiej, let's go. Pięknie. Na każdym poziomie mamy tak naprawdę tego, Devil Deala. Co tu się odpierdziela? No chyba oczywista sprawa, że bierzemy to i to. Myślę, że to i to będzie dobrym wyborem. Hits. Pierwszy co? Fakt. And damage epic też będzie następny.
Let's go, 5,50. Holy fucking shit. Co za combo. Bijemy jak mała motorówka, przecież my tą mamuśkę to zmieciamy z powierzchni ziemi w ogóle, słuchajcie. Pierwszy raz run, który trwa troszeczkę ponad 10 minut, jest tak OP. I oczywiście na najprostszym challenge'u nam się to trafi, bo po co ma się nam trafić na czymś, co jest przerąbane? Zawsze tak jest. Ta gra jest na najprostszych rzeczach, na najlepsze rzeczy ci daje. No i gdy masz coś trudnego, to jesteś kopany po tyłku, ale to tak jest, to jest typowy The Binding of Isaac, nie? Dobra, mamy tam fajne rzeczy, ale nawet mi się nie chce tego robić, słuchajcie, bo jesteśmy już na tyle dobrzy, że spokojnie tą mamuśkę, mama sitę, to zniesiemy z powierzchni ziemi z tym damage'em. No, let's go, patrzcie, ja to nawet nie wiem, co bije. O, super, jeszcze harty mi lecą znikąd. Pięknie. Super. Dobra. Kolejny pokoik, to możemy sobie... Czy trafię? Trafię, dobra, udało się. W ogóle nawet nie pamiętam, co dokładnie ten challenge odblokowywuje. Waka Waka to wiedziałem, że chcę na pewno zrobić, bo ona odblokowywała Death Starcha, a Death Starch... No jakby nie patrzeć, mówić, często się trafia w tych początkowych pokojach. I to już zazwyczaj jest dobry znak do ugrania giereczki. Bo jakby nie patrzeć, to ten sam item bardzo, bardzo, bardzo dużo robi. Damage, przenikanie, większe projectile. Żyć, nie umierać tak naprawdę. Jest, jedz nam, ziomek, co musisz? No to nieźle, niezły pajączek, Agze. O, wcinaj. I będzie dodatkowe. Super. Tu masz jeszcze połóweczkę. Leć po to. Nice. No kurde, piękna sprawa. Melter po prostu, no melter. Pokego. Całkiem fajny itemek, ostatnio się do niego przekonałem. Jest nie najgorszy. I wbijamy od razu na bossa. Dzień dobry, monstro, dwójeczka. Raczej bez problemu. Kumpel odpadnie. Czy mamy na tyle duży damage, że nawet ten Lil Brimstone tutaj... No sporo mu robi, to jest dodatkowy nasz atak tak naprawdę, ale... What the hell. To combo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Monstro, dwójeczka, spadł w sekundeczkę. Znowu Devil Deal, what the fuck? The hell is going on? Niepotrzebnie zbierałem w sumie, bo i tak znajdziecie coś na Devil Dealu. Piknę, mamy latanie, słuchajcie. I to jest latanie. I w sumie to po prawej stronie jest troszeczkę słabsze, więc bierzemy Spirit of the Night, Scary. Z tego co pamiętam, to jest, obydwa były takie gówniane te latania. No ale jak latanie za jednego harta, gdy mamy jednego harta, no to aż głupio nie wziąć, bo to praktycznie... No za darmo latanie, więc go for it. No i jest zawsze tam jakieś większe szanse na to, że będziemy mieli Lord of the Pit, bodajże tak się nazywa ta przemiana? Chyba tak. No, I don't give a fuck, mate. Dziękuję bardzo, dwa bossy i znikają jak śmietniki. Posprzątane. Zbieraj, zbieraj to, bam. Bam, 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 eat the shit. Nice. I serduszko. That's what I like. Ja pierdzielę, no nie zdążył nigdy wyskoczyć tutaj. Coś pięknego po prostu. Coś pięknego, piętego. No to nieźle, diabeł. Dziękuję bardzo. Super. Wyjdźmy, no, co mamy nie wyjść? Okej, Tonsil. Niech se będzie, bo ten krak i tak mi raczej tam gówno da tak naprawdę w tym momencie. Tonsil nam nie wydaje jakiegoś familiara, którego nigdy nie widzę. Nie wiem, jak działa ten Tonsil, ostatnio go czytaliśmy. I nie mam zbytnie pojęcia, jak to działa. No, ale jakoś tam działa, więc zostawmy sobie go. Spoko. Eternal Harta tam mieliśmy. Możemy sobie go ściągnąć, chociaż nie ma sensu. Możemy sobie go wziąć jako tako na... Nie wiem, jednego hita, którego możemy dodatkowo zebrać. To niech se będzie. Shop, zajrzyjmy. Dziękuję bardzo. Jakbyśmy mieli Steam Sale'a, to bym trochę keknął, bo bardzo dużo tych Steam Sale'ów mamy ostatnio. Dobra, ale przynajmniej wiemy, że z shopu już tu nic nie wyciągniemy. Nara. I mamuśka. Boże, jaki wpierdziel dostaje, totalny.
Co prawda bywały szybsze mamy do skończenia, ale i tak jest całkiem nieźle. Jak na nic nie robienie praktycznie, to jest całkiem nieźle. No i dziękuję bardzo po challenge'u. I znowu mamy... Znowu mamy cholera tego challenge rooma. Słuchajcie. I mamy damage up. Znaczy nie challenge rooma, tylko... Boże, Devil Deala. Wejdźmy sobie do... Wejdźmy sobie tutaj. Mamy Bob's Brain, na flasha. A for fun zróbmy sobie to. Zróbmy sobie, słuchajcie, for fun Boss Rusha. Czemu nie? For fun możemy sobie pierdzielnąć Boss Rusha. Zobaczymy, jak to będzie. Bez problemu powinniśmy go zrobić. Boss Rush nie jest taki cięższy, jest troszeczkę dłuższy. I przynajmniej urozmaicimy troszeczkę odcinek, słuchajcie. Te pajace dwa. Dobra, Stain, trzeba się ciebie pozbyć, bo ty jesteś dosyć irytujący. W sumie obydwa te bossy są dosyć irytujące. Ojej, klusza przez przypadek użyłem? Whatever. Nieważne. Stajmy sobie z boku po prostu i karćmy. Jestem ciekawy, co za itemy lotnie na sam koniec. Zazwyczaj tam zajebiste itemy lecą. Ulala, moja droga fistula! Do bidula, Esa. Dziękuję bardzo, do widzenia. Next! A ty, bloku śmierdzący. Tam jest jeszcze gate. Frenzel. Ja zostanę tu obok bloka. Wcisnę ciebie najpierw, bo ciebie nienawidzę. To jest mój ultimate enemy, po prostu, no. Jak widzę bloa, to sram pod siebie. Blowta, a nie bloa. Już mi się już uwaliło, że to jest blow i koniec. Ciekaw jestem, czy nam to odblokuje coś dodatkowego, jeśli zrobimy Boss Rusha na tym. Chociaż raczej wątpię. Co, wory? O Boże, jeszcze tyle jeszcze. A, i ty, i Cage. Przynajmniej tym laserem, jak z daleka jest, to widzimy, gdzie jest. Tak naprawdę. O, Helter mi przyniosłeś, dziękuję bardzo. Tego chipska nawet nie nadarzają się respić, słuchajcie. Znaczy, nie nadarzają zaatakować, zanim one padają. Dobra, pięknie. Bierzemy się za Raidersów. Którzy powinni też w sekundę paść, tak naprawdę. Dziękuję bardzo, do widzenia. Wyskakuj. Nie ma czasu, mordo. Next! A, tu jest war jeszcze. War never changes. Karta masz na mnie? Daj tutaj like. Nie uciekaj! Masz do mnie biec, oni są obsrani tego laseru. To mnie zawsze ciekawi, że na Boss Rushu zazwyczaj jest... Okej, okay, anniversary. Czy tam adwersarz. Adversary, a nie anniversary. Anniversary to jest rocznica XD. No come on, skacz jeszcze. Do widzenia. Next! Głowa leży. Temu monstro? Monstro, no to niezłe monstro. Najpierw adwersarz, później monstro. Super combo. Oj, to musi szybko zginąć. Jestem porąbany dingle. Easy? Leży. Loki też leży. I Aniele. Wypierdzielaj. Bo cię spopielę. Gyś. Swoją drogą, wiecie, że istnieje coś takiego jak gra na telefon Gyś, która jest całkiem zajebista. Jest multiplayer. Pamiętam, że w podstawówce się w nim grało. Polecam sprawdzić. W podstawówce czy w gimnazjum? Kupę lat temu. I Lil Monstro na sam koniec. Może być. Czemu nie? High Priestess. Żeby Boss Rusha skończyć przed 17 minutą, powiem wam, że całkiem quality. I mamy następny challenge odblokowany. Zobaczymy, czy coś oprócz tego challenge'u RoboBaby 2.0 jest odblokowane. Tylko i wyłącznie. Dobra, spoczko. Rozumiem. Zobaczmy sobie, jakie tam jeszcze challenge'e mamy. Mamy Pitch Black, High Browned, Trauma, When Lives Go
Give You Lemons. To jest, jest sporo takich challenge, które możemy rzeczywiście, Boże, tego szatana speeda trzeba będzie przejść też. Ale powoli mamy już fajne challenge odlokowane. Zaczniemy też sobie niedługo przychodzić normalne rany. Także pamiętajcie o tym, żeby zajrzeć do sklepu, zostawić taktyczną łapę w górę. Jeszcze raz mówię, do sklepu link w opisie. Koszuleczka zajebista, polecam sprawdzić. I zostawcie subika. Trzymajcie się, do następnego, pa pa.